Kolejny druk. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zakopiańska Zawiła, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1415, pierwsze czytanie. Rekomenduje pani dyrektor. Panie przewodniczący, pani prezydent, wysoka rada. Kolejny plan, który państwu chcemy dzisiaj przedstawić, to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zakopiańska Zawiła. Plan ten opracowany jest przez Biuro Rozwoju Krakowa, plan o powierzchni 22,6 hektara. Obszar objęty planem położony jest w dzielnicy Dziewiątej, Worek Wałęckiej pomiędzy ulicami Zakopiańską, Zawiłą oraz granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania według studium uwarunkowań. Przystąpienie do tego planu miało miejsce 26 października 2011 roku i celem było zapisanie takich ustaleń i takich uściślenie zasad kształtowania przestrzeni na tym obszarze, aby powstająca w tej chwili chaotyczna zabudowa mogła zostać powstrzymana. Plan został opracowany w związku z na bazie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami. Pierwsze wyłożenie miało miejsce pomiędzy 20 listopada a 18 grudnia. Wówczas wpłynęło 59 uwag. Prezydent 36 uwzględnił, 10 uwag nie uwzględnił, 13 uwag uwzględnił częściowo. Skutkowało to to uwzględnienie uwag z koniecznością ponowienia procedury planistycznej, wprowadzenia zmian w projekcie, uzyskania ponownych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenia ponownego wyłożenia, które miało miejsce pomiędzy 16 kwietnia a 17 maja bieżącego roku. Wówczas wpłynęło 8 uwag, żadna nie została uwzględniona przez prezydenta. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa jako załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia tego planu. W załączniku nr 2 zawarto propozycję indywidualnego rozpatrzenia każdej z 31 uwag. Prezydent proponuje w rozstrzygnięciach w sprawie rozpatrzenia uwag, które pozostały bez zmian, tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta, a również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Informuję również, że do państwa dyspozycji są projektanci celem udzielania informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeśli ktoś z państwa panów radnych chciałby zabrać, bardzo proszę pan Adam Midler. Panie przewodniczący, panie prezydent, państwo radni. To jest następny fragment dzielnicy 9 i jeden z planów, który właśnie w tej chwili powstaje, również mający charakter przede wszystkim ochronny, jak pani dyrektor tutaj powiedziała. Równocześnie wprowadzamy tu pewien ład i porządek i oczywiście przy wielu spotkaniach pewne rzeczy zostały zaakceptowane zarówno przez projektantów, jak i przez biuro planowania i panią prezydent. I za to oczywiście bardzo dziękuję i myślę, że ten pan klient sami wypowiedział. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, pan Adam Pasiński. Bardzo proszę. Dobrze. W planie, który został dzisiaj przedstawiony, postaramy się dwie działki. W planie, który został przedstawiony, posiadamy dwie działki. Obie te działki, które zostały ujęte, zaplanowano z wyraźnym pokrzywdzeniem nas, ponieważ te działki do zabudowy po wprowadzeniu tych zmian będą stanowić około 40%. Na działce 180 przez 2 wprowadza się drogę, która nikomu nie służy. W pierwszej wersji droga ta była wprowadzona jako droga gminna, w
tej chwili jest jako droga wewnętrzna, nie rozumiemy, komu ona ma służyć. Ona to w rozdziale 183 wprowadzono dodatkowo na wniosek Wydziału Kształtowania Środowiska pas ochronny odmówiny, którą to odmówinę wprowadzono na podstawie rozszerzając uchwałę szczytnego Rady Miasta Szczytnego. Gdzie Rada Miasta ustaliła użytek ekologiczny, nie w tym czasie nie było żadnych problemów użytków ekologicznych. Jeżeli chodzi o działkę 143, studium wchodziła w skład użytków, znaczy wchodziła w lasów. Jak sam sama Rada Miasta twierdziła, nie są lasem, z chwilą ustanowienia użytku ekologicznego uważam, że też na dzień dzisiejszy nie może ta nasza część być pod oporą jako las. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie pozostało mi nic innego, jak prosić Panu z Rady o złożenie poprawki, która by uwzględniała naszym temat. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałbym zabrać? Bardzo proszę Pana Radnika jeszcze raz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja chciałbym może tu tylko taką małe wyjaśnienie złożyć, że w temacie tego planu odbyło się kilka spotkań. Były terminy na składanie uwag i no niestety mogę tak z ubolewaniem stwierdzić, że Pan jak gdyby przyszedł w ostatnim momencie, w którym to może jeszcze się stać. Myślę, że będzie może taka możliwość. Natomiast proszę tego nie odbierać, że tutaj gdzieś wina leży po stronie projektantów czy całej procedury. Po prostu możliwość istnieje, było wyłożenie planu, było wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią Prezydent. Tak, proszę Pani Prezydent, bardzo proszę Pani Teodozja. Pani doktor Teodozja, bardzo proszę. A proszę tu, tu też na myśli. Tu też są mikrofony. Szanowny Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowna Rado. Będzie mi co prawda stąd trudno, wolałabym to tam pokazać. Mam tu mały rysunek, Pan trafił do mnie na dyżur. Jako żywo nie wiem dlaczego, bo to jest druga strona Krakowa. Pierwszy raz wypowiadam się z tego miejsca na temat planu. Ale tu jest zrobiona wyjątkowa złośliwość w stosunku do tego mieszkańca. Wyjątkowa złośliwość. Tu jest mała mapka, nie wiem czy ją widać, później pokażę tak. Ta działka obrysowana na zielono, to jest działka tej rodziny. Droga dochodzi dotąd. Przeprowadzona jest dalej przez 3/4 działki tych właścicieli, przez ich działkę, bez żadnej ich zgody, bo my deweloper chce budować. Ja to pokażę na dużej mapie. Nie może być tak, że miasto Kraków dla jednego jest dobrą mamusią, a dla drugiego macochą. Tak być nie może. I to Panie Radny Widowo, to zdaje się Pana teren. Myślę, że Pan doskonale wie, że takich rzeczy robić nie wolno. Druga sprawa. Dookoła tej działki jest zaznaczona zielona przestrzeń. No 4 metry to rozumiem, oddaję dla zieleni 4 metry, ale 12, gdzie są już urządzenia na tej działce postanowione,
Tam już coś jest, tam się coś dzieje. No, wydaje mi się, że jest to po prostu nieuczciwe w stosunku do tych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią prezydent. Pan w formie sprostowania. Pani radna, ja rozmawiałem z tym panem. Uzgodniliśmy, że ja w tym temacie złożę poprawkę. Także tu nie ma żadnej złośliwości. Myślę, że nie ma dobrze. Złego działa. Dziękuję bardzo pan przewodniczący. Pan. Panie przewodniczący, panie drodzy państwo. Znaczy, państwo, to nie jest takie oczywiste, jak zostało przedstawione i takie, tak powiem, przesądzone. Dlatego, że zieleń się generalnie wpisuje tam, gdzie ona jest w studium. W związku z tym przesuwanie terenu zielonego, inaczej zabudowy w teren zielony, to jest pierwszy krok do tego, żeby mityczny relator, który chce tam budować, zaskarżył ten plan miejscowy. Przecież my te plany miejscowe w Borku uchwalamy po to, żeby pozostawić specyfikę tej dzielnicy, to zabudowy jedną rodzinę. I tam wszędzie jest ML, czyli zabudowa jedną rodzinę. Jeżeli zaczniemy przesuwać ten teren zielony, go zmniejszać i jego miejsce wprowadzać zabudowę, tak jak sobie życzy ten właściciel, to narażamy się na słuszną skargę o uchylenie planu miejscowego. Skarga może być o uchylenie planu w całości, a sąd tak może rozsądzić. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o drogę, tu pani radna Małyszewska nie słucha, ale jak się bliżej tej mapy przyjrzy, to tam jest taki niebieski szlak, który wyznacza strefę ochronną od kolektora rolnego. Jak wiadomo, z przepisów odrębnych nie wolno budować na kolektorze za żadnej tłumaczówki. W strefie ochronnej również nie wolno budować. W związku z tym ten obszar, tak czy siak, jest wyłączony z podstawy drogi. Problem z drogą polega na tym, że ktoś ma wysłaną drogę, która kiedyś stanowiła większy element układu komunikacyjnego i ona wtedy miała racjonalną stosunkę do tego, żeby funkcjonować. Nie chcieli po obcięciu kawałku tej drogi, to jest to pewien problem, aczkolwiek on, ten problem nie jest problemem jakby nadrzędnym dla zarządzania tego terenu, dlatego, że to nie jest droga w kategorii dróg publicznych. To jest droga KDW, a drogi KDW są drogami niepublicznymi. W związku z tym, ażeby ona powstała, musi wyrazić zgodę na tą właściciel. Ci panowie deklarowali na komisji planowania w poniedziałek, że zgody nie wyrażą. Więc to będzie tylko zapis pani miejscowej. Mamy do wyboru dwa warianty. Pierwszy taki, że prowadzimy poprawkę likwidującą drogę wewnętrzną, która powstanie tylko i wyłącznie, kiedy wyraża tę zgodę właściciel, który deklaruje, że zgody nie wyrazi. I która idzie w obszarze zakazu zabudowy wynikającej z kolektora rolnego. I w ten sposób plan na kolejne wyłożenie, a przed chwilą państwo głosowaliście kolejne wyłożenie planu Krzyżyny Łoń po poprawkach radnych, które trwało rok i dwa miesiące. A przypomnę, że nie możemy uchwalić studium w czasie, kiedy są procedowane plany miejscowe podjęte na studium 2023 roku. I mamy rozwiązanie drugie, uchwalimy studio, tam są obok tereny zielone, które można by objąć ochroną planem miejscowym i włączyć te 3-4 działki tych ludzi i je po prostu zmienić. Tak? To nie jest jakby duży problem. Jedyna sprawa właściwie polega na tym, że do drogi jest linia zabudowy, która to linia zabudowy nieco ogranicza, a dokładnie od strefy zakazu zabudowy jeszcze 4 metry odsuwa zabudowy. To jest jedyna sprawa. Przy czym z tego, co dobrze pamiętam, podziakowego posiedzenia, ta działka ma chyba 80 czy 70 arów. W związku z tym nie jest to kluczowy kawałek ziemi dla zarezerwowania tej działki. No chyba, że ktoś chce nam postawić domów kilka albo kilkanaście, to jest problem. W innej sytuacji to nie jest problem. Stąd mamy do wyboru dwa zadania. Albo decydujemy się na poprawki i ryzykujemy głosowanie w studium, albo umawiamy się, że po przegłosowaniu studium obejmiemy resztę Borku planami, te tereny tych terenów zielonych i lasów. I przy okazji ten kawałek też możemy skorygować, to jest droga wewnętrzna, to nie jest droga publiczna, to nie rozmawiamy o trasie łakiewnicy, która była w poprzednim planie miejscowym, tylko o małej drodze wewnętrznej, która idzie po działce nowej od jednego na ścianę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani prezydent. Ja, pani prezydent. Proszę. Tak. Panie przewodniczący, szanowni państwo, właściwie
właściwie pan przewodniczący stawowy powiedział wszystko, co miałam zamiar przekazać do informacji, ale ponieważ pozwolono mi zabrać głos, więc powtórzę tylko tyle, że po pierwsze, w skrócie, ta zieleń, o której pan wnosił, iż działka jest terenem wskazanym pod zieleń, a nie pod zainwestowanie, nie może mieć innego przeznaczenia, bo takie przeznaczenie określa studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym wniosek ten, czy uwagę jakby do studium, rozumiem, że pan złożył o przekształcenie, bo studium było również wykładane do publicznego wglądu i wtedy można będzie tą sytuację naprawić. Druga sprawa dotycząca drogi. Droga ta przechodzi po strefie przebiegającego kanału i w związku z tym tak czy siak ten teren nie jest możliwy do zainwestowania w obszarze strefy. No niemniej jednak, tak powtarzam, to droga ma symbol KDW, czyli jest to droga wewnętrzna i realizacja jest uzależniona tylko i wyłącznie od zgody właściciela terenu, nie jest to droga publiczna. Gdyby się właściciel nie zgodził, droga nie będzie realizowana. Niebezsporny pozostaje jednak fakt, że teren pod drogę jest zajęty. Z tym, że on może być użytkowany w sposób zgodny, czyli można być tam na przykład ogród. Nie może być na pewno teren, nie może nic być budowane, ale ze względu przede wszystkim na strefę, nie jest taka jakaś bezmyślność projektantów, wręcz odwrotnie, projektanci wykorzystali maksymalnie logicznie ten układ. Natomiast zapewne tą drogę można było usunąć w ramach rozpatrywania uwag. Niemniej jednak właściciel nie zgłosił uwagi na tym etapie, dlatego też wiedza o tym, że z nią się nie zgadza, tą wiedzę posiedliśmy dopiero teraz przy tym, jak plan jest przedstawiany do Państwu radnych do uchwalenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Pasiński, bardzo proszę na prośbę pana Lindała, proszę odpowiedzieć. Ja tylko powiem odnośnie tej drogi. Jeżeli tą drogę umiemy w planie, jutro deweloper wystąpi o ustanowienie tej drogi koniecznej i w każdym rządzie po tym przebiegu drogę uczesta bez żadnego problemu, ponieważ droga ta istnieje. My owszem, możemy, jeżeli tam deweloper będzie chciał, ustanowić w każdym przypadku drogę konieczną, ale po obrzeżach tej działki. Po prostu ustanowienie tej drogi, tak jak pani prezydent powiedziała, że jest to na pasie ciągu wodnego. Zgadza się, ale na tym pasie ciągu wodnego my możemy robić różne rzeczy, ale nigdy nie będziemy mogli robić drogi. Droga wewnętrzna ma to do siebie, że to my ją musimy zbudować i my musimy ją utrzymywać. Ponadto na tej drodze, w tym planie, zaznaczono nawrotkę. Oprócz tego pas liny zawodowy od strony północy przesunięto poza strefę ochronną tego ciągu wodnego. To chyba pani projektant potwierdzi, że to co ja mówię, tak to jest na tym prawie. Dlatego dla nas, gdyby ta droga zaistniała w planie, no niestety, proszę Państwa, ta działka staje się praktycznie bezwartościowa. W pani projektach wyliczyłem tam, że pozostaje nam z tej działki 3 ary po stronie południowej do zagospodarowania, na której stanie jakiś domek. No uważam, Państwo radni, że no jest to wyjątkowo krzywdzące. Jeżeli chodzi o strefę zieleni nieuporządkowanej, to nadmienię, że świąt, kiedy Rada Miasta ustanowiła użytek, potwierdzam to, co pani prezydent, nie to powiedziałam pani jako użytek, jako raz, ale świąt, kiedy ustanowiono tak użytek leśny, to chyba las na naszych działkach często istnieje, ponieważ uchwała Rady, jest tam mapka załączona, która wyraźnie wyznacza, że użytek ekologiczny jest usytuowany poza naszymi działkami. Ja teraz w tym momencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Stawowy, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo,
Myślę, że cała ta dyskusja i takie motywy już przekonania w zasadzie kręcące z pewnością wynika z pewnego niezrozumienia faktów. Bo tu się przewinęły trzy nazwy. Droga wewnętrzna, służebność i droga konieczna. Każde z nich to są trzy inne figury prawne. Droga wewnętrzna może być wspomniana tylko i wyłącznie na drogą właściciela, na jego nieruchomości i niekoniecznie musi o nie budować. To się oczywiście musi wydać, ale niekoniecznie właściciel. Musi wyrazić zgodę i dać prawo do wykonania terenu. Służebność to jest zapisana w księdze wieczystej zgoda na przejazd, przechód, przegląd i przesłanek. Natomiast ją ustanawia się za zgodą właściwej nieruchomości. Jest droga konieczna, której pan wspomniał, rzekoma postać na tej drodze KDW, która nie jest wynikiem zapisu planu miejscowego, tylko wynikiem wyroku sądowego. Drogę konieczną ustanawia sąd. I sąd ją ustanowi tak, jak on uzna, że ona powinna iść, a nie na podstawie planu miejscowego. Gdyby sądy na podstawie planu miejscowego ustanawiały drogi, to wtedy by nie trzeba było i do sądu, tylko by plan miejscowy wyznaczał, byłoby wszystko jasne i klarowne. W związku z tym tutaj jakby trochę jest pomieszanie trzech figur prawnych. W związku z tym droga konieczna nie ma żadnego związku z drogą wewnętrzną ze stanem planu miejscowym i służebność nie ma żadnego związku z drogą wewnętrzną ze stanem miejscowym, dlatego że służebność ustala się zazwyczaj w granicach działek, bo taka jest logika zarządzania nieruchomościami. Pan może powiedzieć, że szeroko się tu nie zapisy dotyczące jej udostępnienia. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli ktoś ustanawia na służebność, to ktoś sobie ustanowi tak, jak uzna. Zresztą w planie miejscowym w każdym jednym jest zapis, że dopuszcza się wyznaczenie grup, czy lokalizacji grup niewyznaczonych. Między innymi służebność. Natomiast to, co pan powiedział, że pan ma 300 metrów działki, to nie precyzyjnie pan się wypowiedział, bo tam była mowa o tym, że to jest 350 metrów na lokalizację budynku. Nie 350 metrów działki pod zabudowę, tylko 350 metrów można zabudować. Czy budynek, który stanie po obrysie zewnętrznym, może mieć 350 metrów po kondygnacji. To taki mały domek jak na warunki krakowskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeszcze w tej sprawie nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1415 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem numer 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 3 września 2013 roku. Godzina 15, ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 5 września 2009 roku, godzina 15.